Bu. Bu. No okej, okay, działa. Działa. Tak, na pewno jesteśmy oboje. Tak, jesteśmy oboje. Który jest odcinek teraz? 137? Niezatapialni. Witamy w 137 odcinku podcastu Niezatapialni. Dzisiaj nie ma Tomka, więc jest anarchia. Woohoo! Niszczymy system. Za będziemy... to jest Dominik Gąska i Iga Smoleńska. I będziemy rozmawiać o giereczkach. I trochę o życiu. I trochę o życiu, ale nie za dużo. Przede wszystkim rozmawiać będziemy o Mass Effect Andromeda, który wyszedł dwa tygodnie temu, w którego ja gram, z którego BioWare się spowiada, bo... Leży tutaj na stole przede mną. Leży promeczka. Pretekstem do rozmawiania o Mass Effect Andromeda są obietnice BioWare, firmy, która oprócz tego, że chce zabić wszystkich białych ludzi i zniszczyć małżeństwa heteroseksualne zastępujące gejowskimi. W ogóle mężczyzn. W ogóle mężczyzn. Mężczyzn i białych ludzi, zastępując lesbijkami i czarnymi. Obiecała, że przygląda się wszystkim uwagom graczy i całemu, jak to po polsku powiedzieć, feedbackowi ładnie, bo kurde... Odzewowi. Całemu odzewowi na tę grę i obiecuje poprawki i że ciężko pracuje nad nimi. Będziemy rozmawiać również o filmie Ghost in the Shell, który Iga widziała i chce bardzo polecić. Będziemy bardzo o nim dużo rozmawiać, tak? Tak się spodziewałem, że Iga będzie chciała dużo bardzo o nim porozmawiać. Bardzo. O Horizon trochę porozmawiamy. Troszkę o Horizon porozmawiamy. O gołych tyłkach. O gołej dupie, ale chciałem na koniec zostawić gołą dupę, okay. Bo od gołej dupy zaczniemy w ogóle. I między to jeszcze wlepimy trochę Destiny 2, bo zapowiedziało je Bungie. Może trochę Timberwolf Park, bo może warto trochę... O, i Timberwolf Park. Dominik skończył z klubem izometrycznych RPG-ów, przerzucił tak. się na klub przygodówek point and click. Więc sobie mamy dużo rzeczy, o których możemy rozmawiać. Uhu. Wskaż i kliknij. Czy to się przejęła się taka nomenklatura kiedykolwiek w polskim piśmiennictwie chyba na temat nie. gier elektronicznych? Chyba nie. Zawsze był point and mówiły. Click nie, też, nie? Się mówiło o przygodówki, ja pamiętam. Ja też pamiętam, że jak potem zaczęły wchodzić te inne przygodówki, to się mówią klasyczne przygodówki, klasyczne nie? przygodówki, tak, tak. Ale to u były nas to nie. takie LucasArtsowe. U nas za to nigdy się nie przyjęło. Właśnie na zachodzie jest trochę problem z tym, bo na zachodzie jest Adventure Games, jako te wszystkie Uncharted i tak dalej, nie? Tak, no wszystkie, albo Action które... Adventure, albo nawet Adventure. To są te bardzo bogate w fabułę ogólnie. I dlatego w pewnym momencie na zachodzie przestało się mówić o Adventure Games jako o przygodówkach point and click, tylko zaczęło się mówić właśnie point and click, wyróżniać tak, bo u nas jest przygodowa gra akcji, nie? A u nas nawet tego się bardzo nie używa. U nas zawsze, ja zawsze mega problem, jak piszę u nas. Tak, teoretycznie przygodowa gra akcji, ale raczej chyba się u nas gra akcji mówi na przygodówki właśnie. U nas jakoś na te adventure games, na te takie przygodówki nieklasyczne point and click, tylko na te wszystkie przygodowe gry jak Uncharted. Właśnie chyba u nas wyszło tak, że gry akcji to są na zachodzie raczej FPS-y, mhm. action games, a Uncharted to jest raczej adventure games. To u nas przygodówki... Jest jeszcze action adventure, to u nas przygodówki to są klasyczne. Gry akcji to są chyba action adventure, czyli wszystkie Tomb Raider, Uncharted to są gry akcji, a FPS to są strzelanki. Więc tak. troszeczkę... Znaczy, bo w ogóle jest nasza taki... nomenklatura się trochę rozjechała. Tak, jest właśnie taki dosyć duży problem, jeżeli chodzi o... całą nomenklaturę właściwie w języku polskim, jeżeli chodzi o gry elektroniczne, bo tak naprawdę co autor to inaczej i to o ile to ma sens w jakichś takich wydaniach monograficznych. Co autor to inaczej. W takich wydaniach monograficznych, w którym to tam masz na przykład 40 stron na opisanie jakiegoś problemu i na samym początku już mówisz, że będziesz nazywał w taki sposób takie gry, no tak, a w taki sposób takie gry, to masz to tak, a problem. Gorzej jest, jeżeli piszesz krótki tekst, bo tam no, nie ma sensu poświęcać 4 kapitów, żeby powiedzieć, co będziesz miał na myśli, pisząc coś tam i tutaj się odwołujesz do jakiejś ogólnej wiedzy ludzi i teraz czy używać terminów z języka angielskiego, który jest po prostu zdefiniowany i każdy wie najprawdopodobniej z graczy, o co chodzi, czy lepiej używać polskiej terminologii, którą po prostu tworzysz na bieżąco, nie? Ale tak, Dominik wypisał się z klubu izometrycznych RPG-ów, tak. Co też już jest właściwie zapożyczeniem, jak teraz o tym myślę. RPG tak. to RPG. RPG okay. to RPG. I wypisałem się z klubu izometrycznych gier fabularnych w odgrywanie roli. I zacząłem... Jak się mówi po polsku? I żeby grać w Timberwolf Park, troszeczkę na początku mnie to bolało. Trochę miałem takie z tyłu głowy, kurde, chcę grać w tego Shadowruna, a muszę grać w Timberwolf Park, ale z drugiej strony trochę czekałem na ten Timberwolf Park. Tak, byłam przy tych... A poza tym miałem do recenzji. Rozmowach samego tak. z sobą Dominika tak, tak. na ten temat. Timberwolf Park to jest gra przygodowa point and click Rona Gilberta. To jest ten pan, który robił z Timem Schaferem, ale którego tak. nazwisko chyba nie jest aż tak popularne znane jak Schafer. W ogólnych kręgach. I jest fenomenalnie dobra ta gra. Jest
Nie jest to Cave 2. Nie jest to Cave 2, nie jest to nawet Broken Age. To jest, to słusznie zauważyło wielu ludzi. Ten dźwięk to było taśma, przepraszam, izolacyjna. Już nie, tak robić. Nie zdradzę szczegółów takich intymnych naszego spotkania. To na później, to po nagraniu. Okay. Okej, dupę, jak będziemy mówić. Również Michał Kowal to zauważył. To jest bardzo widoczne nawet w Kickstarterze, bo to jest gra z Kickstartera też, że jak bardzo to jest gra, którą Broken Age miało być, czyli Broken Age, wcześniej Double Fine Adventure. Double Fine Adventure jak powstawało, jak zaczynała się zbiórka na tą grę, to właśnie było to sprzedawane jako klasyczna przygodówka point and click. Mało tego, ja nawet po zagraniu w tym Blitz Park jeszcze trochę sobie oglądałem wywiadów z Gilbertem i jest takie nagranie, które było nakręcone jeszcze przed zbiórką na Kickstarterze na Broken Age, czyli na Double Fine Adventure, w którym Tim Schafer rozmawia z Ronem Gilbertem i to jest taka ich taka wstępna rozmowa, gdzie w ogóle rozważają koncept właśnie wyjścia na Kickstarter i zaproponowania ludziom klasycznej przygodówki. I z tej ich rozmowy też bardzo wynika, że początkowe myślenie było, że zrobią raczej coś takiego. Że to będzie bardzo prosta gra, bardzo taka w starym stylu, nawet jeśli chodzi o oprawę, żeby uniknąć kosztów i że będzie taka bardzo hardkorowa. A tutaj rozumiem klasyczny interfejs, tak. Przedzielony ekran na dwa z komendami na dole bardzo, i ekipunkiem. Tak to bardzo z tej rozmowy wynika. Jak się nazywał ten silnik? Scam? Scam. Uh-huh. Że tak z tej rozmowy wynika, że oni coś takiego chcieli zrobić i być może w wyniku ja to jest oczywiście moja teoria z dupy, że w wyniku tego, że ta zbiórka poszła jak poszła, budżet się okazał większy, plany okazały się większe, Tim Schafer jest szefem tej firmy, więc zdecydował, że taką grę robią, że być może Gilbert był trochę rozczarowany, że być może Gilbert chciał zrobić taką przygodówkę w starym stylu i że być może to było częścią jego motywacji, żeby odejść z Double Fine, żeby taką grę samemu z Garym Winnickiem, znaczy nie samemu, tylko już nie we własnej firmie może, z Garym Winnickiem. Gary Winnick to jest z kolei człowiek, który Maniac Mansion z Gilbertem stworzył. No i zrobili tą grę i jest niesamowicie dobra. Jest niesamowicie dobra, ja napisałem recenzję na Poligami, możecie ją znaleźć na Poligami. Dałem 5 na 5 i uważam, że ta gra zasługuje na to. Mało tego, uważam, że... Okej, nie chcę teraz być takim człowiekiem, który mówi, wydali się 9 na 10, a ta gra zasługowa na 10 na 10, to jest głupie, więc może zostawię. Nie, powiedz. Uważam, że... Masz miejsce. Że część zarzutów... Przeczytałem parę recenzji, byłem ciekawy oczywiście recenzji zachodnich. I ta gra jest bardzo dobrze oceniana. Tu nie ma raczej tak, raczej ma dziewiątki. Jeżeli ten dziewiątki albo 85 najniżej. Niektórych zarzutów nie rozumiem kompletnie. Ale wiele jest takich recenzji, a ja totalnie chciałem tego uniknąć, więc troszeczkę się teraz wytłumaczę. Ale teraz mówię do samych znajomych i przyjaciół, więc mogę być szczery. Że ja to 5 na 5 dałem też do tego, bo trochę nie chciałem być takim typem, który mówi, z tą grą jest wszystko okej, okay, jest fenomenalna, doskonale się bawiłem, ma świetne zagadki, jest idealnie wyważona pod względem rozgrywki, jest idealnie wyważona pod względem równowagi między rozgrywką a fabułą, ma ciekawe postacie, ciekawe dialogi, jest śmieszna, błyskotliwa, ma coś do powiedzenia, ale to tylko stara przygodówka, powiedzmy klik, więc nie mogę dać 5 na 5. Troszeczkę część zachodnich recenzji w takim, nawet oni tego nie piszą, ale jest recenzja, która wymienia same pozytywne rzeczy, nie wymienia żadnej wady, za nic tej gry nie krytykuje, po czym daje jej 8 na 10. No to sobie myślę... No bez sensu. Wydaje mi się to dziwne. Są też recenzje i opinie, recenzja na Eurogamerze z kolei, którego bardzo cenię. Jest taką recenzją, którą rozumiem, bo oni tam wymieniają pewne rzeczy, konkretne rzeczy, które mi się nie podobają w tej grze. Nie jest tak, że się nie zgadzam z nimi co do tego, że te rzeczy tam są, bo oni nie napisali nieprawdy o tej grze i o tym, co się w niej znajduje. Natomiast moja subiektywna ocena wartościująca te rzeczy jest inna niż ich. Bo oni na przykład tam, im na przykład tam przeszkadza ten, bo to jest bardzo widoczne w tej grze, od samego początku, to, że tam ci bohaterowie ze sobą nie rozmawiają. Że tam masz mnóstwo takich sytuacji, że to, co w Broken Age było tam jedną zagadką czy dwiema, więc wydawało się dziwne, tu jest to od początku i to jest dosyć naturalne, ty się tego spodziewasz. Takiej współpracy między bohaterami, że jeden odwraca uwagę, drugi coś tam robi, albo przekazuje, podajesz sobie przedmioty też, na przykład, że tam agentku FBI masz oddać swój telefon komórkowy tam jakiemuś klaunowi z cyrku, który też jest bohaterem i jakby, bohaterowie gry w ogóle tego nie komentują, jakby jest to poza w ogóle poza fabułą. I ja rozumiem, że to się może komuś nie podobać. Dla mnie ta gra jest przez to, że
Dla mnie to jest spójne. Dla mnie to jest spójne z całością. Rozumiem, czemu w Broken Age'u to się mogło nie podać, bo w Broken Age'u faktycznie cała gra była zrobiona tak, że miałaś wrażenie, że można to przejść jednym bohaterem, że oni nie współpracują między sobą, po czym na jedną zagadkę zajęcie się współpracować. Mhm. Dla mnie to nie było problemem, ale rozumiem, czemu jest. Tutaj z kolei, po pierwsze to jest od początku, po drugie, ona od początku bardzo burzy czwartą ścianę. Robi to, co często robiły stare przygodówki, czyli bohaterowie mówią do ciebie bezpośrednio. Na przykład no, mówią, to nie, też jest... nie podniosę tego, nie? To zwraca się do ciebie jako do gracza. Moim zdaniem ta gra bardzo jasno, okej, nie robi tego tam czarno-białym literami wprost, nie pisze ci tego, ale moim zdaniem ona dość jasno daje do zrozumienia, że ty jako gracz istniejesz w tej rzeczywistości. Że skoro postacie mówią do ciebie, to ty jesteś nie uczestnikiem w sensie takim, że ty tam jesteś faktycznie, ale że dla tych postaci jesteś również kimś, z kim one się bezpośrednio komunikują. Więc dla mnie to było takie dosyć naturalne, że ja miałem takie poczucie takiego niemego dialogu, że okej, ta agentka FBI być może gdyby istniała jako realna, istniejąca, żywa postać, nie dałaby swojego telefonu komórkowego, ale ja jestem też tutaj, więc ja mogę jej w głowie wytłumaczyć, że ona musi dać temu klaunowi ten telefon, bo to jest potrzebne nam do rozwiązania zagadki. Mało tego, ja nie chcę teraz spoilować, szczególnie, że to warto się o tym przekonać samemu, ale pomijając sobie takie wyjaśnienie, które jest wyjaśnienie w mojej głowie, to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem, żeby wytłumaczyć tą grę. To jest coś, co ja faktycznie poczułem i wydaje mi się, że ta gra chce coś takiego zrobić i jej się to udaje, moim zdaniem. Ale na sam koniec ona jeszcze robi tak sprytną sztuczkę w ogóle z zamykającą taką klamrą w ogóle, tłumaczącą, czemu wszystko się działo tak, jak działo i też widziałem, nie każdy kupuje to zakończenie. Niektórzy napisali, że niektórzy tego nie kupili. Nie wiem jak to wytłumaczyć, nie spoilując go jednocześnie. Ja je kupiłem bardzo. Uważam, że jest bardzo inteligentna ta gra. Że jest nie tylko ma fajne pojedyncze dialogi, nie tylko ma fajne pojedyncze żarty. Może jeżeli mi czegoś brakowało, ale to mi też tylko brakowało na początku, zanim sobie zdałem sprawę, jaka jest ta gra, bo ja myślałem, że to jest taka bardziej jajcarska gra, że ona jest taka bardziej jak Schaeffera gry, jak właśnie Broken Age, które było, ono miało troszkę takich tam jakichś podtekstów, ale jednak to była komedia, tak gatunkowo jakbym koniecznie chciał to przyznać do jakiegoś gatunku filmowego, to Broken Age to jest komedia, takie bardziej jak Monkey Island, bardziej w tą stronę. No. A jednak Timberland Park ma żarty, ma trochę takiego humoru, ma trochę takiego burzenia czwartej ściany, ale jednocześnie też ta strona taka, to nawiązanie do Twin Peaks, które jest bardzo oczywiste, ona też się tam jest. Ona jest trochę creepy momentami, bardziej niż mi się wydawało, że będzie. I jest taka, że traktuje się tak z dystansu i traktuje się na luzie, ale potrafi też się to potraktować bardzo serio i siebie i swoją historię. Więc to nie jest takie tam śmichy i tam to wszystko to tylko za głupia przygodówka i to tylko umowa. Jest, tam się dzieją rzeczy i to mnie najbardziej chyba urzekło w tej grze, że ona potrafi, że ona tak działa na kilku poziomach naraz, że jest i śmieszna, i błyskotliwa, i ma fajne zagadki i cię potrafi nawet wciągnąć tą fabułę, że cię interesuje, co się dzieje i potrafi troszeczkę takiego, może nie dreszczyku, ale takiego no, że jakoś tam bardziej się zaangażować, tak, nie tylko na zasadzie, bardziej cię w tą akcję wciągnąć, że ona zaczyna cię obchodzić, że efekt tego, co bohaterowie działań, które wykonują, zaczyna mieć jakieś znaczenie dla ciebie. Rozumiem. A do tego jeszcze, koniec końców jest inteligentna taka, że mówi coś sensownego na końcu. Nie jest to, oczywiście, to nie jest tak, że nagle, wiesz, kosztu Nobel literackiego dostanie i tam odkrył jakąś super prawdę wielką, ale jest coś fajnego tam, jest kompletna i to jest chyba... No jest to, jeszcze długa, co? Tak jest naprawdę długa, 20 godzin, tam są dwa poziomy trudności, jest łatwy i a czym się różnią? Jest tak jak Monkey Island 3? Jest, nie wiem, jak było Monkey Island 3. Jest więcej... Były na przykład jedna zagadka, która... Tam podam ci przykład, może tak będzie najprościej. Była zagadka na temat tego, że musisz wyciągnąć ząb, znaczy musisz mieć złotego zęba i musisz go wyciągnąć jakby z restauracji, z której cię nie wypuszczają. I jedna była taka, w sensie rozwiązanie w prostszej wersji było takie, że jak już go miałeś, to po prostu wychodziłaś, a w drugim musiałeś tam stworzyć chyba balon z gumy do rzucia, wypełniony helem, w którym był ten ząb i on wylatywał przez okno i potem go jeszcze szukałeś w błocie, czy coś takiego. Dokładnie, w każdym razie, brzmi, że było to więcej, dokładnie, brzmi to dokładnie jak to, co się dzieje w Tiberit Park. Ja grałem w tym trybie hard, nie grałem w easy, ale na koniec, kilka dni przed premierą gry, firma, która to wydaje, od której dostałem kod recenzencki, przysłała solucje. Opis przejścia gry, taki, że jeżeli macie tam, okej, kumamy, że jest deadline i jeżeli tam jeszcze nie skończyliście gry i się spieszycie, to macie tutaj solucję.
I przejrzałem sobie tą solucję dla... Ale przed tym, jak już skończyłeś? Nie, już po skończeniu gry. To bo właśnie ty się zacinasz w przygodówkach. Ja nigdy... Zasadzie, że jak nie umiesz, to tak, tyle. Nigdy nie... Znaczy nigdy. Kiedyś dawno temu, jak byłem mały i bardzo tego żałowałem, jak nie mogłem przejść, to patrzyłem w czasopiśmie, bo w czasopiśmie patrzyło na rozwiązanie. Teraz mam tak, że jak się zatnę w przygodówce, to raczej po prostu próbuję, a jak już naprawdę nie mogę i się znudzę, to odkładam i po prostu nie wracam i nie kończę tej gry. I to właśnie, ale wracając do pytania o poziom trudności, dokładnie tak samo to wygląda tutaj, że ogólne, te takie główne zagadki, duże, są takie same, tylko na trudnym poziomie trudności te, na przykład, tak, potrzebujesz trzech przedmiotów, które musisz użyć, no to w tej łatwej wersji po prostu je znajdziesz, a w trudnej jeszcze o każdy przedmiot musisz jakoś tam coś zrobić, żeby go dostać. Nie polecam w ogóle grania na tym łatwym poziomie, bo ten trudny nie jest jakiś super trudny, ja nie jestem jakimś super wyjadaczem przygodówek, chociaż... Trochę jesteś. Trochę jestem, okazuje się. Ale nie miałem jakiegoś, miałem raz i to też byłem z tego bardzo zadowolony, bo miałem jeden taki wieczór, że przez cały wieczór tam 2-3 godziny grałem i nie poszedłem ani o krok do przodu i się wkurzałem i nie wiedziałem co zrobić. Po czym oczywiście następnego dnia tam w ciągu 10 minut od włączenia gry skumałem, co trzeba zrobić. Tak, bo to są przygodówki, nie? Pracujesz nad nich w tym czasie, kiedy o nich nie myślisz. Gdybym nie miał takiego jednego momentu, to jeszcze byłbym rozczarowany. Więc jeszcze idealnie, że miałem jeden taki moment, że musiałem, że potrzebny był ten jeden dzień, żeby usiąść do niej znowu i tak. To jest w ogóle super, ja uwielbiam to uczucie. A zagadki miała logiczniejsze, rozumiem, niż Monkey Island, bo ja wiem w sumie, tak, bo już miała swoją, ma takie... Nie są to takie super, w sensie są wewnętrznie spójne ze światem gry. Nie ma tam tylko takich, że jak jest gwóźdź i deska, to trzeba mieć młotek, żeby wbić ten gwóźdź. Bez przesady, bo to by nie było ciekawe. To jest coś, na czym ja pamiętam w ogóle, że się... Jak Broken Sword pierwszy wychodził, to właśnie ja byłem wtedy w ogóle mega jeszcze wczytany we wszystkie przygodówki, tam zafascynowany nimi. I właśnie Broken Sword był takim głosem rozsądku w grach przygodowych, że oni zawsze mówili, że jest pełno tych gier, które mają to mega wymyślne rozwiązanie, że to już doszło do absurdu właśnie w tych Monkey Island i tam innych. To w Broken Sword będzie wszystko logiczne i Broken Sword jest super, ale właśnie Broken Sword miał trochę problem przez to taki, że był trochę mało ciekawy. Że jednak potrzebujesz tych zagadek, one muszą być troszeczkę na granicy absurdu. Tak. Tylko umiejętność polega na tym, żeby nie wyjść za daleko z tym absurdem. Żeby to był taki absurd. Bo ta zagadka, o której mówiłem, na której się tak długo zaciąłem, no. Jak na nią wpadłem, to było tak super, bo to było tak, jeszcze przy okazji, jeszcze jedna szybka dygresja, nie ma w tej grze, nie da się praktycznie nic zrobić metodą brute force. Czyli nie możesz używać rzeczy na rzeczach. Jest za czasu, dużo rzeczy, wyjdzie. Za dużo lokacji. Okay. Połowa rzeczy, które znajdujesz, nie służą do niczego. A to jest super. Ona jest tak zrobiona, że musisz wymyślić to rozwiązanie, bo jak go nie wymyślisz, to nie ma siły, żebyś... Znaczy, teoretycznie pewnie by się dało, ale to byłoby tak wkurzające, żebyś się trzy razy zrezygnowała, zanim byś to zrobiła. Jak wpadłem w końcu na to rozwiązanie, to miałem takie... O kurde, ale byłoby zajebiście, jakby się okazało, że to o to chodziło, nie? Myślę sobie, ale... To może być to, ale będzie zajebicie, że to. I się okazało, że to było to. I miałem takie fakie, bo oprócz tego, że wymyśliłem problem, nad którym długo kombinowałem, to jeszcze samo rozwiązanie było tak fajne, że się cieszyłem, że na nie wpadłem. Więc naprawdę fenomenalna jest ta gra. I jeżeli macie w sobie chociaż trochę szacunku i miłości dla przygodówek point and click, to zagracie w Tiberius Park. Się kudy rozgadałem, a o tym Tiberius Park nawet nie planowałem mówić. A to bardzo dobrze, mi się wydaje, że akurat mamy, z tego co piszecie w komentarzach, jest bardzo dużo ludzi, którzy może chcieliby usiąść do czegoś, co mogą nie dość, że się w to zaangażować, to może nie wymaga od nich, wiesz, gigantycznych ilości godzin szlifowania skilla, tylko właśnie gry, którą można chwilę pomyśleć. Tak, i w ogóle super mi się w nią grało, bo to jest świetna gra, właśnie tak, żeby sobie usiąść, bo przy okazji, oprócz tego, że ona ma wszystko to, o czym mówiłem, to jeszcze tam jest mega dużo takich smaczków, takich dodatków, takich w stylu starych przygodówek, takich, że na przykład masz babkę na dziennikarkę, która mówi, że tam możesz, jeden z dialogów jest, że tam zamykamy tą waszą gazetę, nie? A ona mówi, nie możecie jej zamknąć, tam druga prawka do konstytucji, czy tam trzecia gwarantuje mi, że nie możecie. I możesz dać, jest tam druga? Czy myślałaś o 17? Czy myślałaś o 17? I ona mówi, nie, 17 jest tam i ci dokładnie mówi. I tamtego jest w pizdu, nie? Takich właśnie w stylu starych przygodówek, takich dialogów, takich, że używasz czegoś na czymś i nie ma z tego żadnego efektu, ale jest jakiś żart z tym związany. Także samo takie, że siadasz sobie z kawą po pracy i żeby sobie poklikać, posłuchać fajnych gadek, jakąś na fajną fabułkę zobaczyć, to nawet na takim poziomie to mi się ta gra bardzo dobrze nie ugrało. Polecasz wszystkim. Polecam, na maksa wszystkim polecam. Tak, 10 na 10 lepszy niż Heavy Rain. O no, to są mocne słowa, padły 137 odcinek.
Tak. Tymczasem Horizon, w którego grasz ty, Iga. Tak, ja w niego gram i jest to zupełnie taka gra jak Timberwolves Park, jak się domyślasz. Natomiast faktem, że jestem zmuszona grać w pewne rodzaje gier, które być może nie są za szybkie i za ładne, szczególnie, że bardzo wiele z nich jest już starych i tak i tak muszę w nie teraz tam przechodzić. A te horrory jest... swoje cały czas? Tak, tak, ale jest to bardzo, bardzo miła odmiana dla mnie, bo gra jest po prostu prześliczna i na PlayStation 4 w ogóle wygląda tak fenomenalnie, że tam masakra, a przy okazji jako, że powiem tak, kiedyś się coś się stało, wczytuję zdjęcia. A, nie, to... tutaj znowu kulisy przedstawiam. Natomiast jako, że no oczywiście kiedyś pograłam sobie w trochę gier z otwartym światem, a potem wiadomo, że zajmuje to bardzo, bardzo dużo czasu, to tak raczej od nich stroniłam, więc fajnie zwrócić do tego, a gra jest zrobiona, no nie dość, że to jest postapokalipsa, to jest jeszcze zrobiona z taką lekką dozą, nie dość, że trochę przymrużenia oka, to jeszcze przy okazji jest po prostu ten świat jest na tyle bardzo ciekawy. Dużo dozą przymrużenia oka, chciałem ci powiedzieć, że tam baby rządzą. Tak. Słyszałem w internetach, napisali ludzie, więc to jest nawet nie przymrużeniem oka, tylko wręcz niedorzeczne to jest. Jest kilka teorii, odsyłam tutaj do książek, które mówią o fakcie, że nasza kultura wyrosła z matriarchatu, ale to pewnie kłamią, bo to jest pewnie propaganda, to tylko teorie, gender. No, w każdym razie tak. Tak jak ewolucja. Tak, co więcej, to jest takie bardzo dosłowne tam, że te kobiety tam, chodzą w spodniach, w związkach damsko męskich. Okay. Natomiast no, świat jest tam, tak jak mówię, jest przepiękny, jest przestronny. Nawet przestronny? Jest przestronny, jest dosyć duże to wszystko, co tam się dzieje, a faktem tego, że na samym początku biegasz i tam jeszcze nie masz innych środków poruszania się, tak, środków transportu, nie możesz tam komunikacją miejską nigdzie podjechać ani nic, to tym bardziej jakby oddaje to z tym, że jest tam już, dla mnie przynajmniej był taki zgrzyt, ponieważ ta Aloy nie jest, zgadzam się ze Sterlingiem, nie jest to najlepsze imię, jakie mogli dla niej wymyślać. To się tak nabijało, tak? Że tam zbiera minerały, więc jest Aloy. Jest, nie pamiętam czy akurat tak, ale tam zgadzam się, jest to dosyć dziwne imię i tam okej, dobra, nie mam z tym. W każdym razie ona się wychowała w bardzo specyficznym miejscu tego świata, bo to się nazywa, tam wszystko się nazywa od matki, bo i to ich plemię, bo tam są różne plemiona, to ich plemię wierzy w taką... jakby wszechwiedzącą matkę, nie? I to wszystko się tam, właśnie tam główna wioska to jest tam serce matki, Mother's Heart, w sumie nie wiem, bo nie gram po polsku, więc tutaj być może te tłumaczenia nie będą takie jeden do jednego, ale ona się w Mother's Embrace, to jest taki kanion jakby, przytuleniu matki. No, tam objęciach matki się wychowała i ona jak, no to już chyba tam wiadomo, to nie jest żaden spoiler, dowiadujemy się tego w pierwszych scenach gry, ona jest wykluczona z plemienia, więc tak naprawdę ona się wychowuje w dzikości tego. I głównym takim motywem, ja nie wiem ile tutaj mam mówić o fabule, bo dla mnie to było logiczne, jak zaczynałam potrzeba w to grać. No w każdym razie głównym jakby takim środkiem, który ciągnie tą grę jest to, że jako, że ona jest wyrzutkiem, to jest taki jeden rytuał, który się nazywa tam proving, sprawdzenie w jakiś tam sposób i ona może uzyskać status członka plemienia, nawet takiego dosyć wysokiego, jeżeli przejdzie ten proving, a co więcej, jeżeli go wygra, bo ona tam łącznie z innymi młodymi ludźmi bierze w tym udział, to matriarchat w sensie tam matki takie najwyższe, odpowiedzą jej na... spełnią jakieś jej życzenie, takie jakie ona będzie chciała. I ona jest zwana, że ona jest bez matki, jest motherless. Więc ona chce się dowiedzieć o swojej przeszłości, cokolwiek. A ją wychowuje typ, który się nazywa Rost. A jest motherless w sensie, że nie zna swojej matki, a nie, że nie miała matki. Nie, że to niepokalanie poczęta została. Ogólnie tam jest bardzo dosłownie powiedziane przez to plemię, że ona matki nie ma i nie miała matki. Okay. Natomiast no... Nie, to niepokalane poczęcie to w ogóle coś dziwnego byłoby bez matki. Bez ojca to jeszcze bym zrozumiał. Bez matki się ciężko dosyć urodzić. No tak, no w każdym razie no to, tutaj już może jest tam jakiś spoiler, bo to jest tam już po kilku godzinach gry, więc nie będę o tym mówić. Natomiast ona jest zachowywana właśnie przez typa w tej takiej dziczy i tak naprawdę jak już zaczynasz to grać i tak przejdziesz to w tą i we w tą, to się tak zastanawiasz, że okej, ona tam ma naście lat i tak, ja nie wiem, czy to jest dosyć mało miejsca, nie? W sensie,
To jest przestronne, ale jak jeżeli tam mieszkasz te naście lat, to ty znasz już każdy ten zakamarek na pamięć, się domyślam, nie? Bo to jest tak, jakby cię zamknąć na jakimś osiedlu, nie? W tych grach z otwartym światem, wiesz, w Mass Effectie, którego gram teraz, też tam masz planety, nie? I masz otwarty świat i nagle, okej, jest to duża różnica w stosunku do dwójki, czy tam planeta to były trzy pokoje, to teraz planeta to jest taka mniej więcej obszar, jak tam, nie wiem, no jak duże podwórko przed blokiem, nie? I tam, o, wielki świat, nie? Ale nie, chodzi mi tutaj bardziej o to, że jakby gracz wchodzi z nią razem w ten świat, bo on tam oczywiście uczysz się z nią i tam wszystko, i ona tam przez całe swoje życie trenuje tylko i wyłącznie do tego, przepraszam, rytuału. Więc być może ona tak bardzo nie zwiedza i tam, wiesz, dzień w dzień po prostu tam wyciska na klatę albo coś, nie? No bo tam musi się przygotować albo biega po drzewach. No, ale tak siłą rzeczy jakby, jak biegasz tam nią, no i tak się zastanawiasz, że dobra, ona tam już była 50 razy i ona nie robi takiego tam, nie wiedziałam, że tutaj to było albo coś, co to jest tam w miarę w porządku, no ale tak przemówię ci, przebiegniesz tak w kółko kilka razy, no i tak siedzisz tak, jak okej, no tam jest to duże, nie jest to tak bardzo duże, żeby tam nigdzie, wiesz, tego nie zwiedzić 40 razy, ona tam jakieś ogniska odkrywa, których tam nigdy wcześniej chyba aparentnie nie widziała, że tam stały. No, ale gra jest bardzo wciągająca. W sensie ta fabułka jest tak... Nawet takie jakieś głupie kłościki tam w zasadzie idź tam, wiesz, i przynieś 10 szczurów, są po prostu napisane organicznie ze światem, co jest dosyć fajne. No właśnie słyszałem dobre rzeczy. To jest takie... O samej tej otoczce fabularnej. Tak, bo to się po prostu ktoś usiadł i stwierdził, zróbmy to tak, żeby się wszystko trzymało kupy. I to tam czuć, nie? Ogólnie rzecz biorąc, więc to jest fajne i tak dowiadujesz się właśnie z nią o jakichś tam rzeczach w świecie i to też jest fajne, bo ludzie się realnie dziwią, że ona o tym nie wie. Tam na takiej zasadzie, że mówią jej, ale tak na przykład zaczynają od bardzo szczegółowych rzeczy, po czym nagle widzą, że tam nie za bardzo, więc mówią jej tak bardzo ogólnie, tak jakby ja na przykład nie wiedziała, że istnieje literatura i ty byś zaczął mówić o to, że po czym byś mi tłumaczył, czym są książki. Rozumiesz? No jest to tak w miarę fajne jest to zrobione, więc ja jak na razie, tylko że ja tam jestem może z 8 godzin może mam wbite, a że ja się kręcę dookoła i sobie tam odpisowuję różne rzeczy, no to nie jest to takie 8 godzin od questa do questa jakby, nie? Więc nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć wszystko, natomiast bardzo, bardzo cieszę. To jest taka bardzo, bardzo fan gra. Jak ona to brzmi dla mnie, wszystko, co mówisz, trochę ja i co też wcześniej słyszałem o tej grze. Ona mi trochę brzmi jak... I to ma zabrzmieć dobrze, chociaż wiem, że zabrzmi źle, jak pierwszy Assassin's Creed. Bo mi się pierwszy Assassin's Creed bardzo podobał. Ja miałem mega świadomość tego, że on jest nudny, powtarzalny i tak dalej. Ale samo to, jak to no, inaczej wyglądało, jak on się inaczej poruszał, jak on fajnie wbiegał na te budynki, to mi wystarczyło. Mnie cieszyło w ogóle siedzenie i robienie tych rzeczy, mimo że one były koniec końców powtarzalne, tak, nudne. To ja mam coś takiego, tam bardzo dużo ludzi też o tym pisało w recenzjach, ja trochę tego nie kumałam. Tam strzelanie z łuku jest super. To nie jest w ogóle nic nie wiadomo, jak jakbym ci miała usiąść i powiedzieć, czemu to jest takie super, to byłoby mi pewnie trudno to przyszpić, ale w ogóle to jakby takie odczucie tego strzelania, ten feel no, taki, jest naprawdę po prostu, jest, wszystko tam jest takie bardzo wyinżynierowane. I to jest coś takiego, jeden z profesorów, jeżeli chodzi o filmy, mówił, że w pewnym momencie jest tak, jest jakiś gatunek, potem jest parodia i pastisz. I to tak naprawdę ten gatunek w jakiś tam symboliczny sposób zamyka. Bo to już znaczy, że gatunek jest samoświadomy, ludzie są samoświadomi i są w stanie się śmiać formalnie z tego. I Horizon to jest taki, moim zdaniem to jest takie właśnie zamknięcie gier tego typu. Oni po prostu wzięli formułę z bardzo, bardzo wielu innych gier i po prostu ją doszlifowali, nie? I to jest jak na razie tyle. Tylko, że mówię, ja jeszcze nie widziałam całości, więc trudno mi powiedzieć, no ale jakby, no w tych ramach, które w Horizon są, pewnie już niewiele więcej można zrobić, nie wiadomo czego, nie? Kumam. A jeszcze jak ten świat cię łapie, jeżeli cię ta historia tak nawet w to wierzysz, to też jest takie tam trochę, ja myślę, że to, ja już widzę, że to może być wyjaśnione w jakiś tam sposób w tym świecie. Ta Aloy, jako ona wygnańca i jako osoba, która nie wie nic o niczym, jest taka szalenie inteligentna i bystra, tak naraz, wiesz, tak pierwszy raz coś widzi i ona już tam wie i będzie wszystko tłumaczyć. I to wynika trochę też z tego, że ona nie była w tej takiej, bo tam jest taka religijność bardzo taka plemienna, mocna i ona była jakby z dala wychowywana od tego, że trzeba przestrzegać jakieś rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że trzeba ich przestrzegać i ona ma być taką osobą, taka bardzo naukowe podejście do świata, takie pragmatyczne, jak my mamy w tym momencie. I to jest bardzo odstające od tego świata, który tam jest, ale jakby rozumiesz to, czemu tak jest, tylko że no, czasami jest to może trochę zbyt jaskrawe, nie?
Kumam. Ale dialogi mają sens. Nie jest tak, że dowiadujesz się, że jakieś tam narzędzia to są narzędzia, tak jak z tego co słyszałam w Andromedzie. W Andromedzie się dowiadujesz na przykład, że z nagrań, kurde, pani tam jakiś antropolog czy archeolog czy whatever, która mówi, że zaczyna taki wywód o badaniu obcych ras, które wyginęły, których już przedstawiciele nie żyją, i powiedział, że największy problem w badaniu ras wyginiętych jest to, że nie jest żyją. To, że ich przedstawiciele nie żyją. Jest to dosyć duży problem, no. I to nie jest żart, ani to nie jest... Ale czy jej twarz była zmęczona, kiedy jej to twarz mówiła? Była zmęczona, na pewno jej twarz była bardzo zmęczona. Już byłeś w tym momencie? Byłem w tym momencie. Albo jest typ, który... I co, ale tam usiadłeś i tam przykro ci się zrobiło, czy tam byłeś okej, dobra, byłem przygotowany. Ta gra jest strasznie źle napisana. Jest, i to nie są pojedyncze, to się tam się cały czas widać. Tam widać, że... Nie wiem, z czego to wynikło w sumie, ale widać, że... Ale czekaj, ona się sypie takich podstawowych rzeczach. Tam jest jeszcze to też na grupie, do nas akurat na fanpage wrzuciłem, że tam jest bohater, który ci w... taki twój lekarz pokładowy, który przyleciał z tobą na tej arce, do tej galaktyki. I ty go pytasz, czy tam idzie z tobą na statek latać, z tobą podróżować, odkrywać przygody. On mówi, że nie, tam po tym, co się wydarzyło na tej pierwszej planecie, na której wylądowaliśmy, to stwierdziłem, że to jest... Że jest za stary. Jestem za stary na to. To jest robota dla was młodych. Jednak w pewnym wieku już się nie chce. W pewnym wieku już człowiek nie chce tam takich przygód. Wolę zostać tutaj i posiedzieć na dupie na statku, nie? Po czym masz te standardowe opcje dialogowe, żeby pytać go o różne rzeczy. I pytasz go, taka standardowa pytanie, nie? Czemu zdecydowałeś się na wyruszenie z inicjatywą Andromeda? Mówił, a bo miałem kryzys wieku średniego i już wydawało mi się, że w moim życiu nic się nie wydarzy i chciałem przygód. I mówię, what the fuck, no. Jakby też kumam facecie, że mogłeś zmienić zdanie, ale w takim momencie, kiedy się coś takiego pojawia, to albo bohater powinien to zauważyć, albo on powinien to zauważyć, ktoś powinien to zauważyć, że właśnie zaprzeczyłeś temu, co mówiłeś 5 zdań wcześniej. I jest pełno takiego, że tak czuć, że to nie są ludzie, że to nie te postacie, które tam to są jako, algorytmy. To nie są ludzie, którzy coś mówią. To są jakieś rzeczy napisane i pewnie, kurde, w ogóle masz wrażenie, że pół tego dialogu napisała jedna osoba tam w Szanghaju, a drugie pół jakaś ale inna osoba tak mogło być, w Montrealu. No, mogło tak być. Dzieje, no. Tak to przynajmniej wygląda. Ja nie chcę znowu teraz wchodzić komuś w głowę albo udawać, że wiem, jak ta gra powstawała, jeżeli nie wiem. Ale to jest jej mega problem. Ja naprawdę... Ja mam jeszcze do ciebie pytanie a propos tego, jak ty mówisz o tej pani antropolog i tych tam rzeczach, audiologach, które ona zostawiła, audiopamiętnikach, można było nawet powiedzieć, audiowpisach, to ona realnie używa słów, że to jest problem z wyginiętymi lasami, czy na przykład mówi, kurde, jak łatwiej, o ile łatwiej by mi się pracowało, jeżeli mogłabym z kimś porozmawiać. Nie, największy problem, to jest dokładnie tak brzmi to zdanie. Taka dosłowność jeszcze przy okazji. Tak, to nie jest może tam 1:1 cytat, ale to nie jest też parafraza. Ja po prostu mogę niedokładnie pamiętać, jak to brzmiało, ale ogólnie taka jest wymowa tego zdania. Rozumiem. Dzisiaj rozmawiałem z Szymanem Adamusem trochę na Facebooku, bo on też gra w Andromedę i też mu się podoba. Znaczy też mu się podoba. Bo do tego już nie doszedłem, że mi się podoba. Trochę spoiluje swoje odczucia. To jeszcze wszyscy myślimy, że ci się nie podoba, no. Tak gra będzie mieć tekst na pudełku, taki super gra, dopóki ktoś nie otworzy ryja. Bo poza tym, co powiedziałem, jak bo nawet nie chodzi o fabułę, bo sama ta fabuła, ona nie jest tam jakaś super pomysłowa, że oni lecą do innej galaktyki ją odkrywać, ale gdyby ona była lepiej napisana, lepiej podana, to by nie było to problemem. Ona sama w sobie nie jest problemem. Problemem jest to, że ona jest, że te dialogi, że to, co ci ludzie mówią, są totalnie niewiarygodne i są po prostu złe. Mają błędy takie... Błędy nieskładniowe, ale takie formalne, że po prostu nawet to John Walker zauważył w tym roku pierwszym, że babka, która najpierw mówisz jej to who, a ona się pojawia to whom, po czym 3 zdania później popełnia podobny błąd gramatyczny. Że jest, nie będę teraz przykładu, ale tam on podaje, konkretnie podaje, że ten. Albo że tak jak mówię, postacie, które przyszły same sobie, albo. No takie rzeczy, że nawet widać, że redakcji nie było takiej podstawowej, że ktoś to po prostu wziął, ktoś to. Napisał w życiu parę rzeczy i przeczytał w życiu parę rzeczy, wziął ten tekst i po prostu go zredagował. Nawet tego nie ma. Nie wierzysz w te postacie i... Ale to też może wynikać z braku QA. No, czegoś tam zabrakło. Ale poza tym się super z tego gra. Tak, jeżeli chodzi o taką eksplorację, jeżdżenie, badanie tych planet, wczoraj cały dzień w niedzielę, czyli przedwczoraj, jak tego słuchacie, spędziłem na jedna z pierwszych planet, po prologu dostajesz możliwość, no nie, to są jeszcze kawałek od prologu, później. No w każdym razie w pewnym momencie dostajesz możliwość polecenia na jedną z dwóch planet. No ja, jedna z tych dwóch planet jest tam taka
skuta wiecznym lodem, znaczy nie wiecznym, to jest epoka lodowca. Taka trochę tak. I cały dzień spędziłem jeżdżąc po tej planecie, robiąc jakieś sidequesty, tam w ogóle kończy się wszystko tym, że ty terraformujesz tą planetę, bo chyba generalnie o to chodzi w tej grze, że przylatujesz na nową planetę, robisz tam XXX małych questów, potem na końcu ją terraformujesz i twoje ludziki mogą się osiedlić. I miałem tak super frajdę z tego, jeszcze na koniec jak ta moja kolonia powstała, to moje małe miasteczko ludzi, to raz, że miałem takie wrażenie takiej satysfakcji, że kurwa, ja doprowadziłem do tego, moi ludzie się tu osiedlili, ja na to zapracowałem, musiałem ileś tam questów wykonać, one nie były jakieś super fajne, ale dopóki ja biegałem, strzelałem do ludzików, było fajne, jest naprawdę fajne strzelanie. Nie na takim poziomie mechanicznym, bo szczególnie po Gearsach, które skończyłem niedawno, czwórce w koopie drugi raz, to mega czuć, że tak na takim mechanicznym poziomie, tam jak ten celownik chodzi i jakie jest uczucie strzelania, to no może nie jest takie fajne, ale jeżeli chodzi o używanie mocy, to jak twoja drużyna sobie ci pomaga, czy jak tam robi sama to, co ma robić. Naprawdę fajnie. To, że w ogóle mam mega frajdę w zrobienia broni, to też zastanawiałem się czemu. Zastanawiałem się czemu tak bardzo, mimo że UI, ja akurat nie mam problemów z UI, ale też myślę, że Maradamus dzisiaj pisał, że jest tragiczne i ludzie tak twierdzą, więc może jest. Dla mnie on jest po prostu RPG-owy interfejs na konsoli, czyli jest tak samo złe jak wszystko inne. Ale w ogóle mam frajdę i chcę sobie tworzyć te broni, robię ten crafting, dobieram te mody do tych broni, które tam zmieniają im celność albo coś. I później może przez to, że ja strzelam z tych gunów i czuję tę różnicę, to mi się chce to robić. Że to nie jest tylko topór. To nie są tylko numerki, które już tam mocniej zabiję tego wroga. Tylko ja czuję, że ten mój, nawet wiesz, że jak strzelę, to tam bardziej zabijam tych wrogów, bo jednak jak strzelasz samemu, to bardziej czujesz. Te wszystkie moce, w ogóle rozwój postaci jest super. W ogóle masz ileś tam tych profili, masz trzy podstawowe ścieżki rozwoju. Technik, biotyk i komando. To się inaczej nazywa, wojak zwykły. Każdy z nich ma tam kurwa 15 milionów skilli, które możesz przypisywać. Do tego są jeszcze profile. W zależności od tego, ile punktów rozwoju wpakujesz w które z tych trzech podstawowych ścieżek, masz tam nie wiem, 10 różnych profili, które się odblokowują. Jest, tak okay. Jest taka naprawdę, jeśli chodzi o RPG-owe mechanizmy, tam jest dużo tego i masz frajdę z tego i chcesz się to robić. I naprawdę, dopóki strzelam, rozwijam postać, zbieram rzeczy, craftuję, używam tych broni, strzelam do ludzików, to się super dobrze bawię. Dopóki ktoś kurwa nie otworzy mordy i nie zacznie gadać. A to jest pewnie dosyć często, jako że to jest. To jest niestety dosyć często. Grasz panem. Gram panem. Też nie jest tak, że wszystko. Zrobiłeś sobie pana, czy wziąłeś tego Zrobiłem pana? Sobie pana i ten pan wygląda jak ja. Znaczy, wygląda tak, jak ja chciałbym wyglądać, obviously. Nie tak, jak ja wyglądam naprawdę, ale, okay. Ale tak, jestem jednym z tych ludzi. Dzisiaj rozmawiałem z Igą. Dla tej części z was, która być może nie wie, o czym rozmawiałem z Igą. Poza podcastem, tak? Poza podcastem. To Iga mi się zadała pytanie i zaczęła się nad tym zastanawiać. Czy ja jak gram w RPG, to gram sobą i na maksa tak, na maksa muszę mieć. Nie, zadałam to pytanie, w ogóle było takie, czy Dominik gra facetem czy babką, powiedział, tak. Że facetem. I ja się spytałam tak po prostu, czemu nie babką i taka, nie chodziło mi o nic w tym pytaniu, po prostu zadałam takie pytanie. I zaczęła się cała taka rozmowa na temat tego, jakimi postaciami gramy w RPG-ach i... Dla mnie to jest historia ludzika, z którym ja się nie czuję jakoś super związana. Tam jasne, lubię go, natomiast nie identyfikuję się z nim i właśnie tak jak mówiłam Dominikowi, ja sobie robię postać do świata, stąd w Fallouta najczęściej grałam. Mi się zdarza na przykład... Nie, ja zawsze... Fallout powinien się nazywać odpad i tak będę się teraz do niego mówić, bo to jest bardzo... Opad, bo mi się bardzo podoba nagle to. Opad radioaktywny, ale w skrócie opad. Ja z kolei zawsze gram sobą i zawsze we wszystkich grach, to ja zawsze tam jestem i to się dzieje naprawdę. W momencie, jak to się nie dzieje naprawdę, to ja nie mam ochoty w to grać, bo czemu mam grać w coś, co się nie dzieje naprawdę i uczestniczyć w tym, co się nie dzieje naprawdę. I zdarza mi się... Tak jak czyta się książki, nie? Jakby wyobrażasz sobie tam no, ale ja też typa. Ale ja tam jestem. No tak, no ale nie ty tam jesteś, tam jestem no ty. Wiadomo, na tyle wydaje mi się, że tam mam więcej lat niż 3, żeby wiedzieć, że to nie jestem ja tak naprawdę. To się wydaje. Że to tak naprawdę nie jestem ja, ale potrzebuję tego takiego, tej takiej więzi. Projekcji identyfikacji. Tak, dokładnie, ja się bardzo identyfikuję, zawsze z wszystkim, co czytam, oglądam, muszę, żeby mieć frajdę z tego. To nie jest jakaś tam, wydaje mi się, mój problem, mam taką nadzieję. Tylko czyli jakby na przykład powstał film o nazistach z punktu widzenia nazisty. Ja mam bardziej... W sensie, poczekaj, jeżeli są filmy, które opowiadają, albo książki, które opowiadają o bardzo, bardzo złych ludziach. Ja mam bardzo konkretny problem ze swojego życia. Dexter, nie mogę oglądać Dextera. Właśnie z tego powodu. Dlatego, że nie jesteś w stanie identyfikować się z człowiekiem. Choćby, nie wiem co, obejrzałem jeden odcinek i na każdym takim intelektualnym i realistycznym poziomie doceniam, ale nie jestem w stanie tego oglądać. Dobra. Dla przyjemności. Nie jest tak, że mi to odrzuca, nie? Że tam, o, jest obrzydliwe. Tylko, że nie mam takie...
nie, totalnie nie jestem w stanie zidentyfikować się z tym, co się dzieje. Więc nie jestem, odpada nie jestem w stanie wyobrazić sobie siebie w tej roli, w tym, co on robi, więc totalnie w ogóle nie... Rozumiem. Nie, konsumpcja tego mnie nie interesuje. No. Także tak, nie jest tak zły ten Mass Effect, wydaje mi się. Znaczy on jest, wydaje mi się, że jest dokładnie tak, jak się o nim pisze. O nim się bardzo trafnie pisze i bardzo trafne są te oceny. Że to jest taka gra 7 na 10, tylko to jest taka dobra gra 7 na 10. Bo właściwie 7 na 10 to jest dobra ocena. No to jest zupełnie inny temat, czy 7 na 10 to jest dobra ocena, ale tak, no. Może to być najlepsze 7 na 10 tego roku. Mówię. Może to będzie gra, którą... Wiem, że tam Tomek na pewno Rejtana położy. Na to, możemy go przekrzyczeć. Ale myślę, że to będzie na pewno moja gra. Wszystko na to wskazuje, że Mass Effect Andromeda... No fakt, że jest dopiero kwiecień, więc jeszcze trochę czasu do końca roku, ale jest to mocny kandydat... To jest w ogóle kandydat, dobry rok dla gier. To jest mocny kandydat do mojej gry 7 na 10 tego roku. Mass Effect Andromeda. Po tych 20... A to też 22 godziny grałem z piątku na sobotę do 3 nad ranem i praktycznie całą niedzielę od rana, czyli tam od 13 do 23 przed konsolą. I super fun times. Jesteś na której planecie? No tak w zasadzie na drugiej z pięciu dużych. A miałeś jakieś takie większe bugi, takie z tych rzeczy, które, o których raz mi się gra wysypała w interfejsie hard crash. Okej, ale nie, w sensie takie na przykład, że ci spawnują jakichś NPC-ów, którzy kończą questy w momencie, kiedy nie powinni kończyć. Takiego, nie, nic takiego. Takie miałem rzeczy, które raz czy tam dwa, raz zauważyłem, że jeden z moich bohaterów, nie, dwa. No w każdym razie na 20 godzin to tam... Nie że, za wiele razy, że nagle stał gdzieś tam na stole, nie? Okay, to bo jest, mają to poprawić, Dominiku. Strasznie głupie. Tak. Nie mają poprawić wszystkiego, natomiast zaczęli się odnosić do tego no, dosyć krytycznych opinii na temat wykonania tej gry. I powiedzieli, że powiedzą więcej jutro, czyli dzisiaj. To jest, my jeszcze jesteśmy w przeszłości, więc my jeszcze nie wiemy, co powiedzieli. Natomiast już powiedzieli, że chyba chcą się tam odnieść do tworzenia postaci i animacji, które bardzo, bardzo dużo mi ten. I jakieś pomniejsze błędy mają zacząć zamiar chyba naprawiać. Mają zamiar zacząć nawet teraz naprawiać. Więc być może doczekamy się jakiejś większej łaty. Natomiast no, wydaje mi się, że nie będą poprawiać tutaj linii dialogu. No właśnie, a to jest moim zdaniem to jest coś, co najbardziej by pomagało poprawić. Myślisz, też... że da się spaczować dialogi? Pewnie, że się da spaczować dialogi. No tak, ale tak... Był jakiś precedens, w którym poszowali ogromne ilości dialogów Destiny. W grze. No dobra, no Destiny. Destiny wywalili całego... The Wizard came from the moon. Tak, wywalili w ogóle całego... Zmienili aktora w patchu. No ale to jest jednego aktora, a teraz weź przepisz dialogi. No ale, no tak. W sumie nie wiem, oni wymienili dialogi, akurat w tamtym wypadku chyba wymienili aktora, ale nie przepisywali... On mówi to samo generalnie, pomijając jakieś tam może małe zmiany, że właśnie wywalili jedną kwestię mu. No ale jest to podobnej i podobnej skali zmiana, także pokazuje to, że można. Z tym, że niestety wydaje mi się, że gracze się mega zafiksowali i krytycy, część krytyków na tych animacjach, które moim zdaniem one bywają złe, ale przypuszczam, że ja sam, tak subiektywnie, gdybym tej gry nie recenzował i nie musiał to zwracać uwagi, myśleć o tym, tylko po prostu jako odbiorca, gdybym normalnie w nią grał i nie usłyszał o tym wcześniej, to bym w ogóle nie zauważył, że jest coś znaczy, nie tak. Jeżeli odnosząc się do tutaj mimiki twarzy, bo to chyba to najbardziej było krytykowane. One są... Bo to jest tak, to nie są najgorsze animacje twarzy zrobione na całym świecie, natomiast one są bardzo growe. I to jest chyba największy problem tego wszystkiego. One są... Ludzie się patrzą w przestrzeń. Ja ci mówię, Iga. I są bez emocji. One są takie, jak się wybierze konkretne momenty, gdzie takie są. A przez 90% czasu, jak grasz, to gry są normalne. Więc jeżeli wybierzesz te momenty, zobaczymy, bo nagramy dzisiaj. Będzie quick look porównawczy, będzie companion piece do tego odcinka. Postaramy się opublikować jedno i drugie naraz, więc będziecie mieli od razu materiał ilustracyjny. Bardzo mi się nie podoba, w sensie, bo jak grają tym typem, to tak do mnie, w sensie jak grają mężczyzną, to tak bardzo nie mam z tym problemu. Jak jest model tej, ona się nazywa Sara? Tak. To ona ma taki cały czas uśmiech. Ale taki bardzo nieszczery, dziwny, naiwny uśmiech w ogóle 16-latki, kurde, której, nie wiem, ktoś zaproponował piwo. I to jest takie przez to, jak jest zbliżanie na jej twarz, to ja mam wrażenie, że tam nic nie jest na poważnie. Przez tam, bo też dlatego były te podkładane sitcomowe rzeczy.
do tego wszystkiego, bo ona po prostu ma taki wyraz twarzy, który czyni w każdy dialog, w którym ona uczestniczy, nawet jeżeli ma dobry ton, to czyni trochę prześmiewczym to, co się dzieje, co pewnie nie pomaga tak ogólnie mi w odbiorze. No, a to zobaczymy. Zobaczymy. Akurat animacje chyba mogą poprawić, ale mówiłeś o Destiny. Tak, właśnie. Wróćmy do tego. Możemy wrócić do Destiny, bo przy okazji okazuje się, że będzie Destiny 2, co chyba nikogo nie dziwi. No właśnie nie wiem, czemu był taki straszny, bo od kilku dni, a właściwie to w tamtym tygodniu, czyli więcej niż kilku dni, tam wycieki. I tam w ogóle w Destiny to jest chyba w ogóle gra wycieków. Kotaku to ma chyba co 3 dni miało coś takiego, taki Destiny Watch kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, że tam kurde wyciekło to, nowe, szczegóły nowego rajdu, nowa postać, nawet tam ten, no, nowe płatne tam jakieś kurde tańce i emoty. I to jest takie tam okej, ale wszyscy wiedzą, że to będzie. To w jakim to będzie kształcie jest chyba mniej ważne jakby w plotkach, że coś wyciekło, nie? Tak, szczególnie, że jak już wyciekło to Destiny, czy wiesz, jak już ogłoszono to Destiny 2 i pokazano to, co miano pokazać, to w zasadzie wymowa jest taka, Destiny 2 będzie. Tak. I to jest wszystko, co wiemy w tej chwili o tej grze. I tak, nie był to dla mnie szok, zważywszy na to, że Destiny było bardzo dobrze przyjętym shooterem. Dziwne by było, jeżeli by nie zrobili ono części. Było mało tego, że było dobrze przyjętym shooterem, to przy okazji tych dwóch shooterów, które wtedy wychodziły mniej więcej w tym samym czasie sieciowych, pochodzących od studiów znanych z innych wielkich marek wcześniej, czyli Titanfall i Destiny, to właśnie Destiny okazało się grą, która miała żywotność, nie wiem, chciałem powiedzieć, która miała nogi, przypomniałem się have legs, angielskie słowo, nie, to jest najgorzej po prostu z tym akurat czytaniem po angielsku cały dzień i mówieniem po angielsku cały dzień. Tak, jest to trudne. I później... Chociaż nasi użytkownicy twierdzą, że skoro jedna osoba w innym podcaście jest w stanie to robić, mam nadzieję, nie chcę teraz siebie oceniać i być swoim własnym sędzią, ale wydaje mi się, że przez większość czasu udaje nam się mówić po polsku, tak nawet przez... No jak ja się teraz staram, ja wiem, że wszyscy powiedzą, że mi nie, ale nawet jak Iga wrzuci czas cały po angielsku, to jakbyśmy policzyli wszystkie słowa, jakie w trakcie jednego odcinka wychodzą z ust Igi i podzielili to przez słowa po angielsku, a właśnie na odwrót, wzięli słowa po angielsku, podzielili przez wszystkie słowa i pomnożyli razy 100%, to ten procent nie wyglądałby tak źle nawet. Wydaje mi się, że byłby nawet na korzyść Igi jednak, mimo wszystko. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, że Destiny miało tą żywotność, którego zabrakło tutaj falowi. Miało po pierwsze długi ogon w ogóle bardzo. Że miało długi ogon, że były te dodatki, że ludzie w to grali, że udało się utrzymywać to zainteresowanie. I że cały czas w to grają, więc tym bardziej to zapomnieli. A teraz jest jeszcze okazja, że ci ludzie, którzy... Bo Destiny ma plusy i minusy faktu, że to jest ciągle wskrzeszane jakby na nowo za sprawą nowych rajdów i wydarzeń. Tam Massive Multiplayer gra. Jeżeli nie grałeś w to wcześniej, to teraz byłoby ci trudno w ogóle wejść w to, bo wszyscy są już wymaksowani po prostu do granic możliwości. Nie? A być może, nawet jeżeli pomijając to, czy faktycznie tak by było, czy nie, to taka jest przynajmniej... tak się na to postrzega, tak się na to patrzy. Tak, no znaczy w sensie, no na przykład powiedzmy, że ja bym miała teraz weekend, w którym nie mam co robić, no raczej bym nie pograła w Destiny, bo zwykle tak myślę o grach, które mają długo multi. Spokojnie mogłabyś pograć w Destiny, bo właśnie... Destiny to jest taka gra, że ona ma normalnego singla, tam mogłabyś grać w to i mało tego, on jest tak sprytnie zrobiony, że... Okej, teraz mogę powiedzieć jakąś troszkę głupotę, bo ja dawno grałem w Destiny, ale mi się to zajebiście podobało, że ty masz tą kampanię, że to multi takie shooterowe, że tam biegasz i strzelasz do ludzików w deathmatche, to tam ma mniejsze znaczenie. Główne znaczenie ma ta kampania plus rajdy, które robisz jakby na boku kampanii i ty jak idziesz, robisz tą kampanię, to robisz ją praktycznie sama. Możesz ją robić z kimś w koopie, ale robisz ją sama, ale widzisz... spotykasz innych ludzi, tylko że oni tak jakby, ty nie jesteś tak jak w grach MMO, że masz jedną mapę z nimi, tylko oni ci po prostu biegniesz po swojej mapie, zabijasz stworka i możesz zobaczyć, że tam obok, kawałek dalej ktoś inny zabija swojego stworka i to jest skalowane do was. Czyli on może być na levelu 15 milionów, mieć kula super epic gear i ty możesz pobiec do niego i strzelać do tych stworków i ty będziesz mu pomagać. Okej. Więc... Nie, ale no jak pojedzie na rajd razem, to już nie, tak nie będzie. No tak, no właśnie, ale to jest gra oparta też na... W sensie ja miałam... Ale jakbyś chciał po prostu sobie biegać, ja tam jeden rajd czy dwa robiłem i było okej, ale to jest tak jak w World of Warcraft. Rajdy to robią największe friki, którym się chce robić te rajdy. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że ja w mojej byłej pracy miałam bardzo dużą taką drużynę, która sobie grała w Destiny i tam wiesz, sobie siedzieli na... No już wiedzieli kiedy co będą robić, tam się umawiali, wiesz, na przykład w piątek tam w nocy będziemy grać, no i sobie tam grali. I to, co jak oni opowiadali, no to
w ogóle, wiesz, amazing rzeczy w ogóle, nie? Znaczy takie fantastyczne rzeczy i mieli w ogóle z tego nagrania i bardzo, bardzo fajne rzeczy robili. I ja tak sobie pomyślałam, kurde, pograłabym z nimi, ale nie mam tyle czasu, żeby w to wpakować, żeby mieć takiego skilla jak oni, nie? Tak, ale gdyby, ale tak po prostu, żeby sobie po prostu przebiec przez tą kampanię i postrzelać, nawet tam jest fenomenalnie strzelanie zrobione. Ona właśnie ma coś takiego, co... Brad Shoemaker twierdzi, że to jest najlepszy shooter tej generacji. W sensie... Okej, okay, ja nie czuję się z tej od shooterów, ale na takim poziomie właśnie radości z celowania, naciskania guziczków i patrzenia, jak rzeczy się przewracają, to jest fenomenalnie się sprawdza. Ale co chciałam powiedzieć, mi to właśnie ta druga troszeczkę część... brakuje do tego, żeby tylko, bo muszę się z Bradem Shoemakerem korespondencyjnie pokłócić. Przez moją osobę, dobrze. Przez twoją osobę. Być może tak jest, ale troszeczkę brakuje jej 60 klatek, żeby móc to z całą pewnością powiedzieć i ten, troszeczkę to czuć, szczególnie jak się porównuje do Titanfalla, czy do Battlefielda, brakuje tych 60 klatek troszeczkę. On chyba nie powiedział, że strzelanka właściwie, jak teraz o tym myślę, tylko powiedział, że to jest najlepiej zrobione strzelanie. Możliwe, że tak. Możliwe, że to jest prawda, co powiedział. Nie wiem, jak to nawet sprawdzić, ale możemy jakieś laboratorium otworzyć, gdzie możemy to zbadać. Tak. W każdym razie ta druga część też spowoduje przypływ pewnie nowych graczy, którzy będą po prostu zaczynać od zera, no bo postaci nie przychodzą, nie? I będzie też na PC-ta, będziesz mogła ze swoimi ziomami grać. Ale oni wszyscy grają na PS4. No to na PS4 też będzie. No tak, tam również będę mogła pograć. Nie, ale myślałem o twoich ziomach od Borderlands, bo to też Pawelowi polecałem, bo Pawelo też miał jakoś tam z kim, kogoś, z kim grał w Borderlands. To jest akurat Destiny. My mamy ostatnio ciche dni z Borderlands, bo sobie gram znowu w... To jest tak, pierwszą część Borderlands skończyłam wszystkimi postaciami, zrobiłam wszystkie DLC. Drugą część Borderlands skończyłam dwoma postaciami i zrobiłam chyba wszystkie DLC. I potem był ten pre-sequel. I po prostu to jest jakaś... Ja nie wiem, czy... to jest dobra gra wciąż, ale w porównaniu do pierwszej i drugiej części Borderlands to po prostu nie wiem czemu. Jest fan cały czas, ale tak wróciłam do tego i tak... Bardzo się cieszyłam, jak wychodziła, dużo grałam, a teraz tak siedzę i tak... No to może właśnie Destiny 2 będzie okazją, żeby... No może, ale wiesz co, Borderlands ma wspaniały świat, którego jakby w Borderlands się gra fajnie, bo ten świat jest taki, jaki jest. No, oprócz tego, że się super strzela, bo się super strzela, jest dużo broni. Ale jakoś Destiny tak... Destiny się... Okej, okay, ja grałem to tylko jest Western w jedynkę Borderlandsa w i Borderlandsów i tylko chwilkę i strzelanie w Destiny jest dużo, dużo, dużo lepsze niż strzelanie w Borderlands. Ale to nie jest Western w kosmosie. To nie jest Western w kosmosie, ale to też wynik przynajmniej ten trailer, przynajmniej ten, szczególnie ten teaser, ale ten trailer trochę też, pokazuje, że być może, jeżeli chodzi o ton fabuły i o ton tej gry, też będzie zmieni się trochę na lepsze. Tak, tak właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, że Borderlands doskonale sobie zdaje sprawę, jaką jest grą i jest śmiesznie napisane, jest po prostu bardzo dobrze napisane, no, Destiny jest śmiesznie. Destiny 1 było takie totalnie kij w dupę, takie super serious, seriously, space opera, tutaj się dzieje, wiesz. No, swa było podobno napisane przez 12-latka. Jest naprawdę takie zero jakiegoś dystansu, czy tam świadomości, ironii, tego wszystkiego, zupełnie na serio tam, niezależnie od tego, czy ten czarodziej, czy tam mag przyleciał, przybył się Księżyca, czy nie, niezależnie od tego, czy ta kwestia tam była, to nie zmienia to faktu, że cały ten klimat jest taki właśnie mega napompowany, takiego super serio fantazy właśnie pisanego przez 12-latków. Nie? No, w Borderlandsach masz, kurde, szereg dialogów na temat konia zrobionego z diamentów, który nazywa się Bad Stallion, więc... I to jest autentycznie, siedzisz na samym początku, jesteś jak... Znaczy, jesteś... całkowicie przekonany o tym, że to nawet nie jest śmieszne i właściwie to jest trochę za dorosły, żeby się z tego śmiać, po czym kiedy to wraca po raz szósty, to już masz taki lekki uśmiech, tam po 10 razach już taki jesteś taki nawet trochę, o, tam wiesz, więcej powietrza z nosa wypuścisz myśląc o tym. Jest ten teaser, szczególnie ten pierwszy z Nathanem Filonem. W sensie fajny. Destiny? Tak. Jak tak, ale bardzo nie w ich stylu. Tak zupełnie, zupełnie nie w ich stylu. No tak, no to wydaje się. Wydaje... Ale to w ogóle to jest fajna postać, tak swoją drogą. Ten... Ja muszę zagrać choć w Taken King, bo to jest postać z The Taken King. I to mnie bardzo zachęciło, bo ja mam The Taken King. I nigdy w to nie zagrałem, dlatego że... Ale wiesz co, bo teraz mówimy o teaserze do trailera, bo teraz jesteśmy w takim momencie naszego życia, że wychodzą teasery do tego, że będzie trailer. I potem wyszedł ten trailer i tam ten trailer, jakby gdzie dwie osoby przemawiają... I on trochę łączy ten klimat starego Destiny. I właśnie on pokazuje, że wiecie co... Zostawiamy strzelanie, resztę przypisujemy, będzie lepiej, bo jest ta pompa właśnie taka Destiny, która reprezentuje kosmiczny Kratos.
Nie wiem, jak się, nie wiem, czy ta osoba się jakoś nazywa, ale jest biały i łysy. Dokładnie tak się nazywa. Nie grałaś w Destiny, a po prostu spojrzałaś na człowieka, to jest niesamowite. I trafiłaś, no się dokładnie tak nazywa. To kosmiczny Space Kratos, no. Tak, i z drugiej strony jest właśnie ten typ, który, znaczy ten robot, Clyde, który pije... 6 albo 9. Tak, który pije drinka, wcześniej o tym mówi. I tutaj jest bardzo pokazane, że zaczną chyba przymykać trochę oko i sobie zdają sprawę z tego, że jeżeli ludzie kupowali animacje tańczenia w różnych stylach, to być może są nawet, mają trochę poczucie humoru i tutaj da się coś zrobić. Więc wygląda to okej, okay, natomiast nic jeszcze więcej nie wiadomo, oprócz tego, że będzie i pewnie będzie się w nim strzelać i będą rajdy. Będzie się w nim strzelać i będzie loot. I będzie we wrześniu. To słyszeliście o tym pierwszy raz u nas, w Destiny 2 będzie się strzelać. Tak. Będzie loot, a to już słyszeliście w trailerze. Tak. To już powiedz, nie w teaserze, ale w trailerze. Nie jest powiedziane, jest mocno zasugerowane w teaserze i trailerze, że będzie się tam strzelać. My możemy, tak, z World Exclusive, możemy powiedzieć, że te sugestie, które wynikają z trailera i teasera, są słuszne i faktycznie, znaczy w sensie przypuszczenia wasze wynikające z tych sugestii są słuszne i będzie się strzelało w tej grze. Tak. Bardzo dużo strzelało. To co, został nam jeszcze temat gołej dupy. Jeszcze jest temat gołej dupy, to tak szybko. Jest goła dupa. Iga, otóż nie ma gołej dupy. Przybliż nam temat gołej dupy. Była goła dupa, była, ale nie ma gołej, nie dupy. Ma gołej dupy. Czemu? O co chodzi z tą gołą dupą? Jest gra. Słuchaj, Dominik, jest gra. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę, że wychodzą gry. Jest gra, która się nazywa Overcooked. To jest gra w krzyczenie na twojego kolegę, który siedzi obok ciebie, że jest najgorszy w ogóle, co cię w życiu spotkało, bo nie przyniósł ci ziemniaka do pokrojenia i właśnie ci się zupa przypaliła. Okay. I teraz w ogóle wszystko trzeba, kurde, w kosmos wypieprzyć i od początku robimy, nie? I to jest naprawdę gra, która w sobie najgorsze po prostu instynkty w tobie wzbudza w stosunku do osób w tym samym pokoju, które z tobą grają. Natomiast jest taka w takiej bardzo uroczej oprawie. Mm-hmm. One są takie, to jest takie 2D, ale takie, no takie 2D właściwie, takie udające może trochę 2,5D. Na temat, no to jest taki płaskie plansze, gdzie masz rzeczy, które musisz przyrządzić według przepisów, które ci się pokazują u góry. To jest taki bardzo, bardzo mobile ma interfejs ogólnie. Mhm. Tylko, że zamiast klikać, gdzie ma iść ludzik, to ty tym ludzikiem jesteś, co wprowadza jakby do tego jeszcze... Ty naprawdę taką... nim jesteś. Tak, jesteś in the game w ogóle tam, no. Wiesz, tam PlayStation 4 tam dla graczy przez graczy w ogóle, nie? Mhm. Więc... It's in the game. Tak, więc dwójka ludzi, którzy zrobiła, których totalnie nie pamiętam imion, więc nazwijmy pana Overcooked 1 i pana Overcooked 2, zaraz sprawdzę, jak się nazywają. John Overcooked tak. I William Overcooked. Tak, Billy i Johnny, oczywiście tam znane, no tak. Znany duet Overcooked, bracia. Oni zrobili sobie tą giereczkę i jako, że ta gra jest utrzymana w takim bardzo prześmiewczym jakby... No jest tam bardzo dużo śmiechu, który wynika w ogóle z samego gameplayu, ale ona też jest taka, że wiesz, masz kuchnię, która się mieści na czterech jeżdżących ciężarówkach i musisz sobie przerzucać mięso. No to jest takie, no sam, jest absurdalne w ogóle, nie? Więc sobie panowie pomyśleli, że w logo, jako że tam są takie ludziki, którzy są kucharzami, to jeden z nich wisi pod którąś literką, już teraz nie pamiętam pod którą, i on miał takie, że mu spodnie niby tak troszeczkę, jako że wisiał na tych spodniach, bo wisiał do góry nogami, to mu tak trochę odsłaniały pośladki, mówiąc trochę mam na myśli w całości. Ale i to miało być takie... rysunkowe pośladki, więc... Tak, no takie dosłownie, weźcie teraz kartkę i narysujcie go dupę, to takie pośladki tam były, no. Nie jesteśmy w stanie tego lepiej zobrazować, no w każdym razie takie pośladki tam były. Możecie w ogóle zapostować rysunki gołych dup, które narysowaliście totalnie u nas w komentarzach, będziemy bardzo szczęśliwi. Wybierzemy najlepszy odcinek, ten najlepszy rysunek gołej dupy. Tak, wyślemy prezent. Wyślemy jakiś prezent autorowi. I w każdym... właśnie, John UK Dev, wiem, że urodziło ci się dziecko, a ciągle jesteśmy dłużni ci dyplom. Więc proszę, powiedz nam, gdzie mamy go dostarczyć. Dobrze, co więcej... No, bo urodzi się. Co więcej... No i ten ludzik sobie tam wisiał z tą gołą dupą, ale jako, że czekali na określenie wieku, do którego ta gra będzie kierowana, ich bardzo celowali, żeby była dla wszystkich, czyli to jest oznaczenie E, jak everyone, czyli W, jak wszyscy. To odezwali się do nich panowie, którzy siedzą w tej takiej komisji, którą sobie trochę wyobrażam, jak taką komisję losowania gier i hazardu, i oni stwierdzili, że wiecie co, wszystko w porządku, ale tutaj już jest częściowa nagość i że no niestety chyba musimy wam takie T przestawić, czyli nastolatki, bo tam też jest T jak nastolatki, i panowie musieli tę tyłek usunąć. Tak, i mówili, nie ma go, że... ubrali mu spodnie. Tak, że musieli na szybko poprawiać logo gry. A ja wam powiem, że to nie jest precedens w ogóle, ponieważ
bodajże w XIX albo w XVIII wieku byli tak zwani malarze majtek, którzy musieli na aktach takich tam jakichś religijnych albo ten, domalowywać gacie albo takie chusty, które by tutaj przyrodzenia i gołe tyłki właśnie przysłaniały, więc oni są tak trochę w ich ślady poszli za tymi artystami. Powiedzieli również, że mieli już zrobione t-shirty, na których było stare logo z dupą, i jako że mieli mały budżet i mieli kasę tylko na jedną serię t-shirtów, to już nie wydrukowali, nie zrobili następnej i po prostu tak zostali. I tam Oli Welsh chyba z Eurogamera, bo to wszystko w ramach tej konferencji ResX, RedX, coś tam X, która się toczyła w Stanach, czy tam gdzieś indziej, zupełnie. Jestem super przygotowany. No w każdym razie prowadził z nimi tę rozmowę. Fakty z dupy. I powiedział, że jest to dobre miejsce na to akurat. Jeżeli gdzieś w tym odcinku, tak, w tym programie jest miejsce na fakty z dupy, to w tym temacie właśnie. Powiedział, że on trochę sobie wyobraża, że okej, to była kwestia budżetowa, ale taki trochę też bunt z ich strony, żeby w tym jednym miejscu ta dupa została. Ja uważam osobiście, że z tą dupą byłoby trochę lepiej. Natomiast też to logo nie jest najważniejszą częścią ich gry, więc... Nie jest. Myślę, że nic się nie stało. Taka dupa nie pojawia się też nigdzie indziej w grze, a tak, być może się pojawiała, co byłoby pewnie super śmieszne, ale no nie pojawiała się, więc... Ogólnie tą grę polecam wszystkim. A jeżeli szukacie dobrego couch co-opa do PlayStation 4, to jest po prostu kanapowej gry... W trybie współpracy. Tak. To bardzo, bardzo polecam ogólnie tę grę. I przy okazji jeszcze tutaj w tym temacie polecam, to jest na Steama Duck Game. Kaczkowa gra. Jest fenomenalnie śmieszna. I nie mogę przecenić jeszcze jednych serii gier, jak one się nazywają teraz. Tam jest Drawful. Więc jeżeli będziecie czegoś szukać, żeby sobie posiedzieć ze znajomymi, to jest o tyle fajna gra, że jako kontroler używa się telefonów, a że każdy ma teraz smartfon. Jest, nie trzeba nic instalować, logujesz się na stronę, wpisujesz nazwę pokoju i fenomenalna zabawa w ogóle przez wiele, wiele wieczorów. Bardzo polecam. Dobrze, to chyba tyle. To chyba tyle. Tak? Dzięki. Dobra, to pa. Cześć.